Siemandero, Kolaneo. Witam elo wszystkich was. Essa, na film przyszedł czas. O czym będzie ten film? Właśnie chodzi o to, że ja nie wiem w zasadzie, o czym będzie ten film. Znaczy plus minus wiem, bo zrobiłem mini research odnośnie kilku rzeczy. Sobie dzisiaj przyjdę i sobie pogadam w sumie. Tak o, to będzie taka gadanina, bla 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 bla. Także no, co by powiedzieć. Skins Monkey oczywiście jest, czyli sponsor tego odcinka. Strona do wymieniania swoich skinów, która nie wlicza cen nalepek do cen skinów. O i w ogóle to jest ciekawe, pokażę wam, bo wy wiecie, że ta WP to istnieje. Tylko, że na niej się naklejki trochę drożej robią, co jest zabawne. Ja osobiście, nie wiem, uważam to za całkiem spoko. Jak ktoś chce taką AWP, no w sumie spoko craft. A teraz te naklejki lecą do góry, także może. Może coś wartego uwagi akurat. No. Także co? Link w opisie, kod John, a ja już lecę do filmu. A więc, dzisiaj właściwie to, co ja będę robił, to tak. Zszedł mi trade hold. Bana na buffie dostałem, oczywiście. No ale co? Pierwsze, co zrobiłem, to opierdzieliłem te oto kapsuły, które mi zalegały. Niestety mastermindy spadły do swojej poprzedniej ceny, więc dupa się z nimi dało zrobić. Żadnych imperiali ani innych rzeczy nie sprzedaję. Bo powiedzmy sobie, że to, co się z nimi wydarzyło, jest tak jakby niezadowalające dla mnie. 37 zł to jeszcze nie jest cena na Steamie, za którą jestem się w stanie wszystkich pozbyć. W sensie chodzi mi o to, że mentalnie o to chodzi, bo ja byłbym w stanie je sprzedać, to jest możliwe. Ale chodzi mi o to, że nie jestem w stanie, bo nie chcę, bo mnie taki profit nie satysfakcjonuje. No. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem. Co dalej? Ogólnie, jeżeli chodzi o ruchy moje. Wydaje mi się, że widzę jeszcze kilka ciekawych opcji. Oczywiście, ja je w tym filmie podam, te, które wydają mi się być dosyć interesujące. Tylko proszę was o to, że jeżeli to się, bo to jest wszystko ryzykowne bardzo. Po prostu to jest ryzykowne. I ja nie wiem, czy w które z nich się będę ładował, a w które nie. Ale musimy sobie wtedy przejść na Stockholm właśnie w folię. I ja nie wiem, jak bardzo ten film wpłynie na te naklejki. Nie wiem, nie oceniam tego. Ja po prostu, a, se ziewnę jeszcze. Co mam w stanie ziewnąć? Powiem, co mi się wydaje i tyle. I to na tym będzie to polegało. O każdej z tych folii się wypowiem. Widzicie tą Entropic? Tą? O, naklejkę. Niezła, nie? Fajno. Pomidor. Nic o niej nie mówię. Nie ma co. Tak samo jak o Maus. Wierzę się. No nie, no bez jajec, że taka się wydarzyła sytuacja. O Maus i Entropik siedzę cicho. Nic się nie wypowiadam o tych naklejkach. O Tailu w sumie też. O, tak powiem. O Painie też nie, bo zaczął już rosnąć. A skoro zaczął rosnąć, to jest niewarty uwagi. O Virtusach nie, bo w sumie za mało o nich wiem, żeby cokolwiek o nich mówić. O Movistarze moją opinię znacie. O Astralis moją opinię znacie. I teraz co, istnieją dwie naklejki, które według mnie mają jeszcze potencjał wśród nich. Pierwsza to jest G2, folia, która według mnie ma potencjał krótkoterminowy. Jest jeszcze jedna naklejka, która według mnie taki potencjał dosyć spory posiada. Team Liquid posiada mały potencjał krótkoterminowy. Bardziej posiadał on, jak sami widzicie zresztą, kiedy kosztował 11 zł. Ale nawet na 13 warto go było kupować. Ja go kupiłem za 13 zł na drugim koncie. Kupiłem go bardzo mało, bo nie miałem tam dużo pieniędzy, także szkoda. A według mnie jeszcze jedną naklejką, która ma ten potencjał, jest, uwaga, Copenhagen Flames. Tak myślę, że Copenhagen Flames ma potencjał krótkoterminowy do wzrostów. Zobaczymy, czy się sprawdzi. W sensie mam nadzieję. Chciałbym zobaczyć tę naklejkę za 16 zł. Tak myślę, że 16 zł to jest coś, co jest w okolicach jej możliwości. Gdyby było ponad, bardzo mi się zszokował. Nie wiem, jest to tylko i wyłącznie mój strzał, ale pewnie chcecie usłyszeć jakieś moje takie typy. Więc taki oto typ daję. Na Antwerp Hollow mogę jeszcze powiedzieć, jak wyglądają moje typy. Bo widzicie, już tutaj u mnie zlecenie na 9Z, więc pewnie myślicie, że to jest jeden z nich i to jest prawda. Tak.
Wydaje mi się, że na Enzi będzie dobre krótkoterminowo. Jestem wkurwiony, że mi się kupiły tylko dwa. Chciałbym ich kupić więcej. Bardzo chętnie. I teraz tak. Powiem w ten sposób. Monesi, szczerze, jeżeli ktoś z was będzie mi mówił, że ta inwestycja moja nie siadła w 16 Monesich, które w momencie, kiedy one tylko dobiją do 140 zł, to wszystkie sprzedaję i jak ktokolwiek będzie chciał screena z drugiego konta, wysyłam z bomby. Po prostu. Jak ktokolwiek będzie chciał screena sprzedaży Monesiego, wysyłam, jak tylko będziecie chcieli. Monesi dobija do 140, sprzedaję je wszystkie i kto będzie tylko wątpił, że taka transakcja w ogóle zaszła, na czacie ogólnym nawet wyślę screeny z tych transakcji. Za 90 zł wszystkie były kupowane. Od razu mówię. Jak ktoś jeszcze będzie mi pierdolił, że za mało wchodzisz, za mała pewność, jak nie masz pewności, to po co inwestujesz? No to macie tutaj dowód, że poleciałem raz wabank, wyszło. Proszę bardzo. Także Monesi był moim strzałem, kiedy był finał, wtedy się obkupiłem, no i nie żałuję. Trzeba było tak robić. Dodatkowo, jak sami wiecie, w G2 też dosyć mocno poleciałem, także jest to, ale to inwestycja publiczna. Także zresztą wiecie o tym, że taka istniała, jeżeli ktoś tam śledzi kanał. Ciekawi mnie bardzo, jak się zakończy saga z Vinim. W sensie, czy on dobije do 68 zł. Skoro już są buyordery na 50, znaczy jeden w sumie. Ciekawi mnie, on za chwilę zajdzie pewnie. 13 naklejek na rynku. Na pewno ktoś za chwilę będzie musiał dostawić tych winich. Nie wierzę, że ta naklejka będzie tak rosła. Nie wierzę w to. A jednak z niektórymi się tak działo. Nic mnie nie zdziwi na tej naklejce, zupełnie szczerze. Dla mnie ta naklejka absolutnie nie jest warta 50 zł. Żeby nie było. Dla mnie ta naklejka jest warta 300 zł. Dla mnie ona tak wygląda. Ona wygląda dużo lepiej niż ROX według mnie. Ona powinna być dużo droższa niż ROX. To jest moja prywatna opinia. Nie mówię, że oj, ten. Ale zupełnie szczerze wydaje mi się, że naklejka Vini to jest. Ona jest dużo lepiej spasowana niż ROX i dużo lepiej od niego wygląda. Ale to jest moja prywatna opinia. Więc zupełnie szczerze, gdyby ta naklejka osiągnęła pułap celowy na poziomie 100 czy 150 zł, to ja bym powiedział. A nie mówiłem, a nie zdziwiłbym się i bym był jakoś bardzo zaskoczony tym faktem. Zresztą, jak ktoś bardzo mocno obserwuje moje działania, to doskonale wiecie, ile tych winich kupowałem i za jakie ceny byłem go w stanie kupować. Więc kiedy był za 35 zł na BAFie, to kupowałem je w ilości hurtowej, no bo po prostu dla mnie to była niska cena i tyle. Dla mnie ta naklejka wcale nie wygląda na tyle, ile tu widnieje. I dziwi mnie to, że ludzie nie dostrzegają potencjału jej. No ale zobaczymy. Poczekamy jeszcze z rok i zobaczymy, czy aby na pewno Vini będzie tyle kosztował i czy dalej będzie dostępny do 70 zł. Na ten moment naklejka, która jest niedoceniona według mnie. Według niektórych przeceniona, no, ale tak może być. Możemy się w ten sposób kłócić. Complexity wyleciało. Spoko informacja, bo właśnie się tak przystawiałem do tej inwestycji. No nie dokonałem tej transakcji, nie żałuję w sumie, bo też z tym sprzedaniem takich rzeczy nie jest tak prosto. No nie, to jest takie pik niby, ale nie jest to tak bardzo. Także cieszę się, że jeżeli ktoś to kupił, na tym zarobił w ten sposób. Eternal Fire, smutno mi, a trochę mi smutno, sprzedałem 30 Eternal Fire'ów za 30 zł. No mogłem 6 więcej wyciągnąć, nie? No można było, no ale tak się już dzieje, jak się sprzedaje rzeczy z takim pewnym profitem, nie? I to jest coś, z czym chyba już mi będzie dane żyć. Ale tu mi jest jeszcze smutniej, ponieważ wczoraj Arta sprzedawałem za 24 zł. Ale tylko 3 egzemplarze miałem. Także tutaj kolejny mój błąd. Widzicie, trzeba się przyznawać do błędów, bo przyznawanie się do błędów jest na wagę złota. No ale co? No nie wiem właściwie, co ja mam z tym zrobić, nie? No bo kurde, no ciężko jest, tak wiecie, do tego podejść. Co ma się? Nigdy nie sprzedawać rzeczy, bo mogą za jeden dzień być droższe. No tak, kurde, no. Może i ten trade hold to taki dobry, w miarę. No ale, no powiedzmy sobie, że może nawet to mnie trochę uczy, ten art, właśnie taka sytuacja, że dopóki masz pieniądze, no nie, to nie musisz kapitalizować wszystkiego, co się da. Możesz sobie niektóre rzeczy przytrzymać trochę dłużej.
No, bo według mnie popadłem w pewną skrajność z tym sprzedawaniem. Jaki jest profit? Jest profit, to się sprzedaje, nie? To okazuje się, że naprawdę niektóre rzeczy można jeszcze chwilę podtrzymać. Mimo, że tego arta trzymałem już około 1,5 miesiąca, nie? Bez żadnych zysków. No ale co? Co miało wpaść, to wpadło, nie? W pewnym sensie. No, szkoda. No, ale jest to nauczka. Outsiders w ogóle ładnie odbiło. Wszyscy, którzy mają się teraz cieszą. W ogóle ja tak sobie nawet wejdę na to Outsiders, bo z tego co widziałem, to tam się nieźle złe dymy podziały. Nie wiem, czy będzie to widoczne na Steamie, ale zobaczymy. No właśnie. Glitter 2,14, Gold 52, Holo 30 zł, zwykła 17, no to tak poodbijało. Rzeczywiście, outsidersy trochę mocy nabrały i mam nadzieję, że nabiorą jak największej, bo ja też jestem osobą, która ma ich całkiem sporo. Także jest to spoko. No i tutaj to już wszystko znacie. Także nie daję tu innych typów różnych. Ja tu tak właśnie chciałem podawać te typy, co jeszcze może być spoko. Cieszę się, że Team Spirit w końcu doczekał się tak dobrej wyceny. I cieszę się z Huntera bardzo mocno. Jak mówiłem, że za 14 jest dobry do kupienia. Według mnie za 15 dalej jest. Jakby ktoś był tego bardzo ciekawy. Według mnie za tle też jest warty kupienia i warty zainteresowania się. No ale dopóki nie wiecie, dlaczego takiego Huntera można kupić i dlaczego on jest jakiś niesamowity, to polecam się po prostu z tą inwestycją wstrzymać, bo najprawdopodobniej będziecie na tym strat. Taka jest właśnie ta kwestia. Czy cokolwiek więcej mogę jeszcze zrobić? Kurde, nie wiem w sumie, czy jest cokolwiek więcej do obgadania. Widziałem wasze propozycje na filmy, jakie mogą zostać zrobione. No, często jest tak, że znaczy ja ogólnie czytam wszystko, co piszecie, staram się wyłapywać. I powiedzmy sobie, że to jest często po prostu tak, że jeżeli coś dla mnie nie jest jakieś niesamowite czy coś, to po prostu taki film się nie pojawia. Też ciężko jest mnie mimo wszystko zmotywować do tego, żeby nagrać film, jeżeli ktoś mnie podrzuci jakiegoś mega ciekawego sposobu. A ja wróżbitą żadnym nie jestem. Ja nie wiem, co się wydarzy na rynku Steam. Za to wiem, co jest mega fajną tą. O, to jest właśnie właściwie fajny temat. Ja wam pokażę jeszcze jedną fajną naklejkę. O, ja o niej mówiłem tak długo, że właściwie chyba już każdy o tym będzie wiedział. A jestem z siebie bardzo dumny, bo dużo osób poszło za mną w tym ruchu i bardzo dziękuję za to zaufanie, bo naprawdę, żeby kogoś tak jakby obdarzyć takim zaufaniem, jak wy zaufaliście mi w tym temacie, to naprawdę mogę powiedzieć tylko, że dziękuję za to, nie? Że jednak mimo wszystko, mimo bycia, no tak naprawdę, po pierwsze kidem, po drugie debilem. No nie, no, ja jednak jestem jednym, jak i drugim. To darzycie mnie tym zaufaniem i dajecie mi w pewnym sensie tę ekspercyzę na wypowiadanie się. Ja mam nadzieję, że wykorzystuję ją w taki sposób, który was satysfakcjonuje. Ale jeszcze jakiś czas temu proponowałem ludziom, którzy mają trochę więcej pieniędzy na koncie, żeby zainwestowali w Movistar Riders za 60 zł, żeby kupić tę naklejkę. Dlatego, bo jest ona według mnie jedna z najbardziej prawdopodobnych do odzyskania swojego ATH. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby na przykład kupujecie sobie 10 albo 20 naklejek Movistar, nie? Bo macie, tak jak mówię, więcej pieniędzy i naklejka Movistar odzyskuje ATH. No, całkiem niezły pieniądz, nie? Zakładając jeszcze, że to się gdzieś tam może rzeczywiście wydarzyć i zmaterializować. Pod indeks Oweku, idealny przedmiot według mnie. Taki perfekcyjny wybór. I właśnie tak mówiłem. I widzicie, i Movistar Riders jest na koniuszku przebicia się do 75 zł wartości. No i tak naprawdę z czegoś, co miało być w teorii takim long termem, czymś, co miałoby być trzymane za Paryż, nagle się okazuje, że można już przystąpić do realizacji zysków i no po prostu chciałbym podziękować osobom, które obdarzyły mnie w tym jednym temacie tak wielkim zaufaniem, że powiedziały: OK, rzeczywiście Movistar Riders ma prawo uzyskać ATH, wejdę w tę naklejkę. Merytoryczna sprawa, merytoryczna dyskusja i po prostu jestem wdzięczny za to, że osoby, które to zrobiły, mam nadzieję, że się będą z tego powodu cieszyć, bo dołek tak jakby został według mnie technicznie dobrze zidentyfikowany. O, że ta naklejka już niżej nie pójdzie, nie? Jak już była po 60, że jest to stagnacja.
Tak jakby tych bajorderów. Także powiedzmy, że tutaj się akurat cieszę. No i jeszcze chciałbym tutaj dać podziękowania dla jednej osoby, czyli dla Kacpra92 za inwestycje w Paint. Oczywiście nie mówię za doradzenie mi inwestycji w Paint, tylko za skomentowanie jej. Dziękuję bardzo za to, za umocnienie mnie w tym przekonaniu, że kupienie dosyć sporej ilości tych naklejek jest dobrym pomysłem. No jest to według mnie fajna sprawa, że możemy tworzyć społeczność, która będzie w tak merytoryczny sposób znowu podchodziła do tych wszystkich zagadnień. I ja też proszę was o to w tym filmie. To takie gówniane, kurwa, trochę pierdolenie, ale żebyście podchodzili tak jakby do inwestycji, nie jako do czegoś, co ma wam wygenerować pieniądze, tylko tak jakbyście, nie wiem, mieli se na polskim podyskutować o jakimś temacie, nie? Wyrzucacie temat, rzucacie dyskusję i macie udowodnić swoją rację, bądź jeżeli ktoś wam udowodni, że jej nie macie, po prostu powiedzieć: no, jesteś mądrzejszy, kolego. Widzicie, co się dzieje jeszcze z Entropic. To też jest przyjemne akurat. Nie powiem, że nie. Tym bardziej, że jeszcze troszeczkę mi tych naklejek zostało, a tym bardziej jeszcze więcej kupiło mi się ich na tej kolejce, którą wczoraj pokazywałem, więc też jest mi tutaj. No rad jestem, że takie coś się wydarzyło. Także co? Mam nadzieję, że rynek Steam będzie jak najbardziej dyskusyjną przestrzenią dla was. I mam nadzieję, że jeszcze dużo wniosków się wam uda wyciągnąć. I ja chciałbym jeszcze na koniec tego filmu, bardzo dziękuję w ogóle, że aż tak długo wytrwaliście, powiedzieć, że znowu istnieje opcja spelacza z jego ze wszystkimi możliwościami. Nie mogłem dać ceny 150 zł, dałem 160 zł. Nie wiem, czy jest warto, nie ja to oceniam. Wydaje mi się, że to jakiś spelaczyozi powinien w komentarzu napisać, ewentualnie na Discordzie, gdzie zachęcam spelaczyozi do tego, żeby się wypowiadali na temat tej rangi, bo sądzę, że tak jakby nikt lepiej nie powie, czy ona jest warta kupienia, czy nie warta kupienia, niżeli właśnie wy. Więc zachęcam po prostu. Jeżeli ktoś ma taką wolę, jako spelaczyozi, żeby się wypowiedział, czy ta ranga jest warta, czy nie jest. Ale myślę, że skoro tak długo każdy z was ją przedłuża, no to jednak coś tam musi być. No, także mówię, że istnieje znowu taka opcja. I to na tyle. Trzymajcie się. Na razie.